Cześć, z tej strony Tomek Rymanowski. W dzisiejszym filmie chciałbym poruszyć temat bólu karku. Najprawdopodobniej ból promieniujący z tego obszaru na Twoją rękę i na potylicę nie jest Ci obcy. A więc przygotowałem kolejny poradnik, w którym pokażę Ci krok po kroku, jak w warunkach domowych przeprowadzić bezpieczny, szybki, ale przede wszystkim skuteczny masaż tego miejsca. Będziesz potrzebować oliwki, rąk osoby, z którą mieszkasz. Pokażę Ci, jak wykorzystać masażer pneumatyczny w skuteczny, ale przede wszystkim bezpieczny sposób. Użyjemy także silikonowych baniek chińskich, tak więc jeśli ten temat nie jest Ci obcy, jeśli czujesz ból karku, który nie pozwala Ci na co dzień sprawnie funkcjonować, ten film jest dla Ciebie. Nie przedłużając, serdecznie zapraszam do zapoznania się z moim nowym filmem, w którym przeprowadzę Cię krok po kroku, jak skutecznie wykonywać masaż karku w warunkach domowych. Dobrze, w pierwszej kolejności zaznaczę obszar, na którym będziesz pracować. Liniami wyznaczam obszar, który zajmuje część stępująca mięśnia czworobocznego grzbietu. Część stępująca mięśnia czworobocznego grzbietu jest odpowiedzialna za ten ruch. Za ruch elewacji łopatki, czyli za ruch uniesienia łopatki. Jeśli dużo siedzisz przed komputerem, pracujesz przy biurku, dużo się stresujesz, napinasz te mięśnie, no to ta część będzie bardzo mocno napięta, będzie tkliwa, będzie bolesna. Strzałkami zaznaczam sobie przebieg, w jakim kierunku będziemy pracować. Krzyżyki są to miejsca, które bardzo często punktowo są tkliwe, bolesne. Tak więc zwróć uwagę, że jest to obszar właściwie od linii włosów, a dokładniej wchodzi on troszeczkę wyżej na część potyliczną, co sobie teraz zaznaczam ręką. Tak więc jeżeli tu czujesz jednostronny, mocny ból w potylicy, to bardzo możliwe, że część właśnie mięśnia czworobocznego w części stępującej jest mocno napięta. Ta strzałeczka, którą narysowałem w kierunku stawu łokciowego, to też jest bardzo częsty przebieg bólu rzutowanego od mięśnia czworobocznego grzbietu. I zwróć uwagę, w pierwszej kolejności zaczynam łapać fałd skóry. Bardzo często nad mięśniami nadmiernie napiętymi ta tkanka mięśniowo-powięziowa jest bardzo mocno sprasowana. Tak więc jak położysz sobie rękę na przedramieniu i chcesz poruszać skórą, no to ona będzie swobodnie się poruszać w kierunkach, w których chcesz popracować. Bardzo często jest tak, że jak dotkniesz obszar mięśnia czworobocznego części stępującej, tę skórę, to ona bardzo często jest taka nieruchoma, sprasowana, bardzo taka gruba, sztywna. W palpacji da się to wyczuć. A więc pierwsza technika polega na takim ruchu szczypcowym, aby ten fałd skórny, mięśniowo-powięziowy sobie opracować. I zwróć uwagę, że ja zaczynam naprawdę wysoko, bo zaczynam na wysokości przejścia tutaj tej linii włosów w gładką skórę. Tak więc możesz sobie wejść delikatnie wyżej na tą linię, gdzie zaczynają się włosy. Możesz być na włosach i stopniowo sobie schodzisz w dół w kierunku wyrostka barkowego łopatki. Jeśli będziesz mieć problem z przytrzymaniem skóry, weź sobie ręcznik kuchenny papierowy, tak żeby ona się nie wyślizgiwała. I co jeszcze jest istotne, jak siadasz na krześle, obracasz krzesło, składasz ręce w ten sposób, połóż sobie tutaj ręcznik, oprzyj swoje czoło, wtedy mięsień czworoboczny, część stępująca już jest wprowadzana w delikatne rozciągnięcie, ta pozycja nie jest w żaden sposób wysiłkowa, możesz wykonywać wtedy sobie ten masaż, ktoś może Ci wykonywać ten masaż w warunkach domowych, potrzebujesz krzesła, to jest właściwie wszystko, znowu nie potrzebujesz żadnego profesjonalnego sprzętu. Panie w ciąży, jak najbardziej super komfortowa pozycja, jeżeli czujecie ból karku, to te techniki są dla Was. I idę sobie w stronę wyrostka barkowego łopatki. Jeśli napotkam w tej palpacji jakieś miejsce, które jest twarde, sztywne, grube, jeżeli osoba, którą będziesz masować, będzie zgłaszać Ci problem, że tu boli mnie więcej, tutaj boli mnie intensywniej, to zatrzymaj się na tym punkcie. Możesz delikatnie rolować tą skórę, możesz po prostu złapać fałd skórny i trzymać go do momentu wyciszenia dolegliwości bólowych. Tutaj nie chodzi o to, aby kogoś szczypać, żeby tej tkanki zebrać mało. Tu chodzi o to, żeby zebrać jak najwięcej tej tkanki i takim chwytem szczypcowym, ale dość masywnym,
nie takim małym, punktowym, tylko dość masywnym, przytrzymać tą tkankę. I teraz przytrzymuję sobie tę tkankę, delikatnie pracuję, szukam kierunku, w którym ta tkanka jest najbardziej napięta, daje największe ograniczenia. Schodzę sobie delikatnie na mięsień naramienny, mogę delikatnie zwijać tą tkankę, wykonywać taki ruch przesuwny moim kciukiem. Mogę również zastygnąć w miejscu, tak jak wcześniej Ci wspomniałem, na czas 15, 20, 30 sekund. Kolejna technika. Używam oliwki, no bo tutaj będziesz wykonywać kilka bardzo prostych, podstawowych ruchów z masażu klasycznego. To nie jest nic skomplikowanego. Tak więc zobacz, będziemy znowu szli od odcinka szyjnego w stronę wyrostka barkowego, łopatki. Przypominam, mięsień czworoboczny, część wstępująca tego mięśnia będzie wykonywać ten ruch, a więc będzie unosić łopatkę. Tak więc fajnie zacząć sobie pracę i pracować od linii włosów w stronę wyrostka barkowego łopatki. Dokładnie tak jak teraz to wykonuję. Możesz pracować czterema palcami, możesz pracować bardziej punktowo, tak jak kciukiem. Możesz być bardziej z przodu mięśnia czworobocznego grzbietu, możesz być bardziej na środku, możesz być bardziej z tyłu. Wchodzę sobie dość głęboko z każdym kolejnym ruchem w te tkanki. Widzisz, teraz troszeczkę inaczej prowadzę moją dłoń. Zaczynam sobie dość wysoko, jak sobie intensyfikuję tą technikę. Zobacz, że moja lewa ręka leży na potylicy. Zgarniam tkankę troszeczkę w swoim kierunku, tak więc część mięśnia czworobocznego, tą wstępującą, wprowadzam w delikatne napięcie. To jest forma wzmocnienia intensyfikacji, a więc przytrzymuję sobie linię włosów, potylicę i teraz powoli idę w dół. I teraz ten punkt, na którym się zatrzymałem, to jest bardzo często takie miejsce problematyczne, gdzie w bliskim sąsiedztwie biegnie mięsień czworoboczny właśnie grzbietu z dźwigaczem łopatki. Tak więc bardzo często tutaj spotkasz punkt, który jest bardzo, ale to bardzo mocno napięty. Możesz na nim zostać, możesz delikatnie przytrzymać to miejsce punktowo do czasu, aż dolegliwości bólowe zostaną wyłączone. I teraz nie martw się, nie przejmuj się, nie przestrasz się takiego objawu. Jeżeli będziesz kogoś masować i ta osoba Ci powie: jeżeli tu mnie naciskasz, w momencie kiedy tu mnie naciskasz, to czuję mocny ból, który pulsuje w mojej potylicy, bardzo boli mnie głowa. To jest jak najbardziej normalna sytuacja. Jeżeli pojawią się punkty spustowe w obszarze mięśnia czworobocznego, to ten ból właśnie bardzo często jest rzutowany. Teraz widzisz, rozcieram sobie ten odcinek szyjny, opracowuję sobie cały mięsień czworoboczny. Tutaj wiadomo, nie będzie już dużo mięśnia, ale te wszystkie włókna, które wchodzą w potylicę, one też mają olbrzymie napięcie, jeżeli chodzi o napięcie tego miejsca. Znowu przytrzymuję potylicę, znowu idę sobie właściwie od obszaru za uchem. Delikatnie sobie naciągam te tkanki i powolutku sobie to rozmasowuję. Ok, idę w stronę barku i znowu przytrzymuję potylicę i znowu idę w stronę łokcia, w stronę barku. Mogę odejść troszeczkę bardziej od przejścia szyjno-piersiowego w stronę barku. Zobacz, że ta technika, ta pozycja jest bardzo komfortowa dla osoby, którą będziesz masować. Ręce są złożone w ten sposób, jest ręcznik, tak więc jak delikatnie będziesz dociskać za potylicę i ją podciągać, no to nic złego się nie będzie absolutnie działo. Zwiń sobie ręcznik tak, żeby czuć się komfortowo. Ok, przechodzimy do użycia masażera pneumatycznego. Pokazałem Ci dwie końcówki. Jedna jest taką agresywniejszą końcówką, jest twardsza. Ja użyję takiej poduszeczki. Poduszeczki będę używał na obszarze tutaj odcinka szyjnego kręgosłupa i te obroty, jeżeli chodzi o pneumatyczny masażer, no to będą w skali od 0 do 6 na stopniu trzecim. Nie przesadzaj tutaj z wibracją. Jeśli nie czujesz się pewnie, jeśli masz zawroty głowy, jeśli masz jakieś zmiany na kręgosłupie szyjnym, pomiń to miejsce, nie masuj go. Natomiast jeśli występuje tylko napięcie mięśniowe, możesz delikatnie ruszyć ten obszar, ale tak jak wcześniej Ci wspomniałem, z wyczuciem użyj tej poduszki, tej końcówki, którą masz w zestawie wraz z masażerem, która jest największa, która będzie sprawiać jak najmniej ból. Stopniowo przechodzę sobie na mięsień czworoboczny. Zobacz, jak ten mięsień fantastycznie faluje. Podkręcam sobie delikatnie obroty. Pracuję trochę w każdej części mięśnia czworobocznego. Trochę od tyłu, trochę od boku, trochę od góry. Dojeżdżam sobie do wyrostka barkowego łopatki. Robię sobie delikatne ruchy koliste. Mogę być w miejscu,
mogę bardziej kompresować masażer pneumatyczny. Jakie uwagi? Nie najeżdżaj na struktury kostne, czyli pomijaj kręgosłup, wyrostki kolczyste kręgosłupa i uważaj na wyrostek barkowy łopatki i uważaj na obojczyk, używając agresywniejszej, twardszej końcówki, no bo obita okostna to nic przyjemnego. Tutaj, jeżeli masz masażer, który jest w stanie wygenerować szybki obrót, szybką wibrację, agresywną wibrację i masz twardą, plastikową końcówkę, to musisz uważać, żeby najzwyczajniej w świecie nie zrobić sobie krzywdy. Tutaj masażer już pracuje na najwyższych obrotach i widzisz, że ja położyłem rękę prawą na odcinku szyjnym kręgosłupa. Także jak dojadę sobie do tej dłoni, to nie mam stracha, że wjadę na odcinek szyjny z tak intensywnymi wibracjami. Tak więc tutaj to jest super forma takiego zabezpieczenia. Nie ma co się bać. Dojeżdżam sobie do ręki, to jest koniec obszaru, który masuję. Mogę delikatnie sobie ten mięsień podwadzić, mogę delikatnie docisnąć. Opracowuj sobie cały ten obszar od kręgosłupa idąc w stronę barku. Możesz też najechać, jak masz potrzebę, na swoje ramię. Dobrze, silikonowe bańki chińskie, już wcześniej zamieszczałem poradnik taki 30-minutowy, podlinkuję go w opisie odnośnie pracy z silikonową bańką chińską. Tutaj kolejna forma pracy, jeżeli chodzi o bańkę. W pierwszej technice zasysam bańkę i wykonuję ten ruch przesuwny. Na początku odciągaliśmy te tkanki, natomiast no, bańka też jest super formą. To, czego nie udało nam się opracować z ręki, że tak powiem, to jeszcze możemy sobie wzmocnić banieczką, czyli znowu odchodzę od odcinka piersiowego i szyjnego w stronę stawu ramiennego. Zasysaj tą bańkę na 50%, na 40%, na 60%. Potestuj, popatrz, jeżeli będzie za słabo zasana, to automatycznie po wykonaniu krótkiego ruchu ona się odczepi. Jeżeli będzie za mocno zasana, no to oczywiście nie będziesz w stanie wykonać tego ruchu. Tutaj możesz najechać sobie na kark, możesz znowu wykonywać takie ruchy okrężne na karku. Tutaj ten obszar, uwierz mi, bardzo często jest problematyczny i bardzo mocno napięty. I dlatego czujesz ból w potylicy, dlatego dokuczają ci te niesamowicie nieprzyjemne bóle głowy, które bardzo często też rzutują do skroni, rzutują do czoła, masz problem ze wzrokiem, czasem przytyka ci się ucho, nie możesz skręcać głową w prawo-lewo, nie możesz patrzeć w górę, w dół, tak więc ten obszar na szyi jest bardzo istotny. Tu nie ma już dużo tkanki mięśniowej, bo to wszystko zamienia się w przejście tutaj potyliczne, natomiast też jest niesamowicie istotne. Zobacz, że jak trzymam bańkę na mięśniu czworobocznym, zobacz, jak niesamowicie napina się właśnie ten obszar, o którym wcześniej wspomniałem, na twojej szyi i na potylicy. Tak więc włosy są bardzo istotne. Możesz zrobić nawet tak, że złapiesz garść włosów i delikatnie je poodciągasz w poszczególnych kierunkach. No i tutaj aplikacja już docelowa bańką. Ostatnia technika, użyłem mniejszej bańki, postawiłem właśnie na odcinku szyjnym. Dwie większe i taką aplikację zostawiam sobie na 5-10 minut i mamy wszystko, jeżeli chodzi o domowy masaż karku. Zostawiasz sobie taką aplikację na 5-10 minut, możesz później się odchylić, wyprostować, powykonywać kilka ruchów skrętnych, popatrzeć w górę, popatrzeć w dół, poruszać trochę ręką i to wszystko. Tak więc kilka technik, te techniki są bardzo bezpieczne, bardzo skuteczne. Jeśli dokucza ci ból karku, spróbuj zastosować sobie te techniki w zależności od potrzeb. Taki masaż możesz wykonać raz albo dwa razy w tygodniu. Tak więc ręce, oliwka, bańki chińskie silikonowe, masażer pneumatyczny, który kupisz w cenie od 200 do 1000, 1500 zł. Tutaj już wybór należy do ciebie i chęci. I 5, 10, 15 minut i masz załatwiony temat bólu karku. Jeśli ten film przypadł ci do gustu, standardowo możesz się nim podzielić, zostawić komentarz, udostępnić. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na dziś z mojej strony to wszystko. Pozdrawiam cię. Cześć.